Mówiliśmy już o grawitacji, o elektryczności, a teraz powiemy sobie jeszcze o następnym rodzaju oddziaływań, czyli o magnetyzmie. Skąd ta nazwa, magnetyzm? Otóż pierwsze udokumentowane przez ludzkość materiały oddziałujące magnetycznie, czyli przyciągające się nawzajem i przyciągające niektóre metalowe obiekty, znaleziono na terenie greckiej prowincji, która się nazywała Magnezja. O tym można poczytać więcej na Wikipedii, a teraz przejdźmy do czegoś bardziej konkretnego. Otóż każdy z nas prawdopodobnie miał kiedyś szansę się bawić magnesami i ma jakieś przynajmniej intuicyjne pojęcie o tym, jak one działają. Tym niemniej podłoże oddziaływań magnetycznych jest dosyć takie tajemnicze i głębokie i trudne do zrozumienia na gruncie klasycznej szkolnej fizyki. Na przykład okazuje się, że oddziaływania elektryczne i magnetyczne to jest tak naprawdę to samo, ale obserwowane z różnych układów odniesienia. I tak naprawdę to, czy mamy do czynienia z oddziaływaniami elektrycznymi, magnetycznymi, czy jakąś mieszanką jednych i drugich w jakiejś proporcji, zależy od układu odniesienia. Nie będę więcej o tym mówić, żeby Ci nie mącić w głowie. Ważne jest na tym etapie to, że matematycznie możemy te oddziaływania magnetyczne zrozumieć i przewidywać ich wpływ na otoczenie, a także zobaczyć ich właśnie ten związek z oddziaływaniami elektrycznymi. Przypomnijmy sobie zatem takie podstawowe wiadomości o magnesach. Narysujmy sobie magnes. Każdy magnes ma dwa bieguny, zwane zwyczajowo północnym i oznaczany literką N i południowym, oznaczonym literką S. Możemy krótko sobie powiedzieć, skąd ta konwencja. Otóż pierwsze magnesy służyły ludziom za kompasy i północnym biegunem magnesu nazywano ten biegun, który wskazywał kierunek geograficznej północy. Jeśli tu schematycznie sobie narysujemy Ziemię, to jeśli gdzieś staliśmy sobie i chcieliśmy wyznaczyć kierunki świata, to właśnie północnym biegunem igły magnetycznej nazywano ten biegun, który wskazywał geograficzną północ. Chociaż mówiąc o geograficznej północy, wyrażam się trochę nieściśle, bo geograficzne bieguny Ziemi, północny i południowy, leżą w trochę innym miejscu niż bieguny magnetyczne. Bieguny magnetyczne są ruchome, zacznijmy od tego. Bierze się to z tego, że Ziemia jest wewnątrz wypełniona płynnym metalem, ma metaliczne płynne jądro i ono właśnie poprzez ruch tego metalicznego płynu wytwarza pole magnetyczne, no i bieguny magnetyczne nie mają swojego stałego miejsca, są ruchome w związku z tym, że ten płynny metal wewnątrz Ziemi się porusza, ale północny biegun magnesów igły magnetycznej pokazuje mniej więcej, gdzie znajduje się geograficzna północ. Dla nawigowania statkiem w XV wieku w zupełności to wystarczało. I jeszcze jedna uwaga taka, że ten kierunek wskazywany przez północny biegun igły magnetycznej wskazuje nam, jeśli traktujemy Ziemię jako magnes, to tutaj na północy znajduje się jego biegun południowy, a na południu znajduje się tego magnesu biegun północny. To już, żeby więcej Cię tutaj nie konfundować, porzućmy temat Ziemi jako magnesu i uporządkujmy wiadomości w ogóle na temat magnesów. I po pierwsze tak, dwa magnesy zwrócone do siebie przeciwnymi biegunami będą się przyciągać. Z kolei jeśli zwrócimy je do siebie biegunami jednoimiennymi, na przykład północny do północnego, to wtedy będą się odpychać. I podobnie w przypadku biegunów południowych. Tak, bieguny różnoimienne się przyciągają, a bieguny jednoimienne się odpychają. To jest coś, co bardzo nam przypomina to, co mieliśmy w przypadku elektryczności, że ładunki różnoimienne się przyciągały, a ładunki jednoimienne się odpychały. Ale jest też zasadnicza różnica między ładunkami a magnesami. Możemy mieć pojedynczy ładunek, prawda? Pojedynczy na przykład ładunek dodatni, na przykład proton. Tak, no i wokół niego będzie dodatnie pole elektryczne, pamiętamy, wraz z odległością coraz mniejsze. Tak, i te linie sił pola mogą biec w nieskończoność, rozchodząc się od takiego samotnego ładunku. Podobnie w przypadku ładunku ujemnego też. Mamy wtedy ujemne pole elektryczne, co oznacza ni mniej, ni więcej, jak to, że każdy dodatni ładunek próbny umieszczony w tym polu będzie przyciągany. Czyli to są takie jakby monopole elektryczne, pojedyncze, samotne bieguny elektryczne, tak w cudzysłowie można powiedzieć. Natomiast w przypadku magnesów sprawa wygląda nieco inaczej. Otóż okazuje się, że gdyby wziąć taki magnes i go rozciąć, to co byśmy mieli? Czy mielibyśmy osobno biegun południowy i
północny? Nie, otóż okazałoby się, że mamy coś zupełnie innego, że mamy po rozcięciu znowu dwa magnesy. Jeden będzie miał biegun południowy i północny oraz drugi będzie miał biegun południowy i północny. I to się podsumowuje jednym zdaniem mówiącym, że nie ma monopoli magnetycznych, nie ma pojedynczych osobno biegunów północnych i południowych. No, teoretycznie rozważa się istnienie takich magnetycznych monopoli, ale nie obserwuje się i teoria pola elektromagnetycznego funkcjonuje bez tych właśnie magnetycznych monopoli. No i okazuje się, że gdyby taki magnes nieskończoność rozcinać na coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze kawałki, oczywiście w nieskończoność się nie da, w końcu dojdziemy do pojedynczego elektronu. I tutaj jest ciekawostka, mianowicie okazuje się, że pojedynczy elektron sam z siebie jest taką maleńką igiełką magnetyczną. Narysujemy go sobie w sposób troszeczkę naiwny w formie takiej kuleczki. To jest tylko taka analogia, to ona nie jest dobra do końca, ale bywa przydatna. Mianowicie można sobie wyobrażać taki elektron jako wirującą kuleczkę ładunku i jak sobie wyjaśnimy później, z ruchem ładunku jest związane nierozerwalnie pole magnetyczne i właśnie taki wirujący, w cudzysłowie wirujący, bo do obiektów takich z mikroświata nie można odnosić takich klasycznych pojęć jak właśnie wirowanie, coś, ale posiada moment pędu, który bezpośrednio przekłada się właśnie na własności magnetyczne w taki sposób, że pojedynczy elektron ma własności takiej igiełki magnetycznej o dwóch biegunach. I ta własność elektronu pozwoli nam teraz wyjaśnić, przynajmniej tak w takim bardzo prostym obrazie, jak to jest, że czasem niektóre materiały są namagnesowane, a niektóre nie. Otóż wyobraźmy sobie kawałek metalu, w nim znajdują się elektrony i teraz jeśli one są ustawione zupełnie przypadkowo w różnych kierunkach, narysowałam ich tylko kilka, ale mogą być ustawione zupełnie przypadkowo, bardzo różnie, tak, w dowolnych kierunkach, wówczas materiał nie jest namagnesowany. Natomiast jeśli wszystkie by były ustawione na przykład w jednym kierunku, na przykład uzyskalibyśmy to w ten sposób, że umieścilibyśmy tu w pobliżu magnes, tu biegun południowy, tu północny, no wówczas igiełki wszystkie magnetyczne te zwróciłyby się w taki sposób, że bieguny północne byłyby przyciągane przez ten biegun południowy, natomiast bieguny południowe byłyby odpychane przez niego i w efekcie wszystkie te, mówiąc symbolicznie, igiełki magnetyczne zwróciłyby się w ten sposób i w efekcie mielibyśmy tutaj biegun południowy, a tutaj biegun północny. Tylko jak tylko odsuniemy ten magnes, to wszystko może się znowu rozmagnesować. Nie musi, ale może. To już zależy od własności konkretnych materiałów. Szybciej lub wolniej, pod wpływem różnych tam drgań termicznych, to wszystko się znowu podwraca w taki sposób, że wszystko będzie, wszystkie kierunki będą znowu przypadkowe i stracimy nasz magnes. To tak tytułem wstępu do magnetyzmu. Mam nadzieję, że Cię to zaciekawiło i będziesz chętnie słuchać dalej, oglądać kolejne filmiki, w których przejdziemy do już do konkretnego opisu tego, jak wygląda pole magnetyczne i jak wpływa ono na otaczający świat.